Laguna, to był piękny skok. Nie mogę uwierzyć, że to mój ostatni trening przed wyjazdem na upiorną wymianę. W tej nowej szkole w Madreszczu będzie na pewno bardzo fajnie. Ale będę za wami strasznie tęsknić, a zwłaszcza za Gilem. Oby ta nowa upiorka Lorna nie wskoczyła w twoje płetwy, jak cię nie będzie. Hej, Gil, pójdziesz ze mną po południu na zakupy? Gil, obiecałeś mi, że pomożesz mi w tej, sprawie. Jasne, w tej sprawie. Zgadzasz się? Oczywiście. Dzięki za wyrozumiałość, Laguna. Wow, Gil i Lorna plunkają sobie razem, a ty nie masz nic przeciwko? No co ty, dlaczego? No wiesz, zazdrość. Byłabym zazdrosna. Tak straszliwie, potwornie zazdrosna, że aż bym... Cyrina, rozumiem. Jednak jesteś zazdrosna. No jasne, że jestem. Wybacz, po prostu rodzice Gila cieszyliby się, gdyby zerwał ze mną i zaczął chodzić z kimś słodkowodnym jak Lorna. Czemu z nim nie pogadasz? Bo to znaczyłoby, że mu nie ufam. A ja ufam. Prawda? A powinnyśmy pójść za nimi, nie sądzisz? O tak, koniecznie. Ja nie słyszę, co oni mówią. To nieważne, że pochodzimy z dwóch różnych światów. Pasujemy do siebie. Wow! Laguna! Cyrina! Gil! Cyrina! Co wy tu robicie? Laguna doskonale wie, co wy tu knujecie. Laguna już wie o Finie? No jasne! Kto to Fin? Słonowodny chłopak Lorny. No tak, oczywiście! Fin. Cześć! Fin to słonowodny tryton, a ja jestem słodkowodna. To jak ja i Gil. Pewnie ci doradzał, jak masz o tym rozmawiać ze swoimi rodzicami. Tak. Nie wiem, jak powiedzieć ojcu o moim chłopaku. Przepraszam, że ci podkradłam Gila na tak długo. Czyż, nawet nie zauważyłam. A tak w ogóle, to co tu robicie? Ja chciałam ci dać te... muszle, żebyś miał pamiątkę. Och, Fin, jeśli Gil i Laguna są tak szczęśliwi, to nam też się na pewno uda. Zostawmy tych dwoje samych. O, Gil, szkoda, że nie możesz zobaczyć, jak w liceum Don Straszota jest pięknie i poziom mają tu zabójczy. O, wiedziałem, że polubisz Madreszcz. Tak, ale tęsknię za tobą. Ja za tobą też, Laguna, ale hej, przynajmniej mam tu coś, co mi ciebie przypomina.